To oznakowanie genotypu niebocentrycznego Polan. Być może ta gwiazda jest także powiązana z znaczeniem o wielkiej mocy gdzieś ukrytej w górach w pobliżu przylądku Fiolent, o czym często wspominam. Te tajemnicze tunele prowadzą nas na ten czas nieznane. Moc jest w naszym krysztale serca i samo jego naczynie może być uaktywnione jako ten superkomputer, ale który po prostu oderwie się od tej negatywnej matrycy Ziemi, od tej powierzchni, która po prostu jest skażona. Dlatego potrzebujemy dosyć dużego wsparcia od naszego indywidualnego psyche, które po prostu łączy się tam z tym całym duchem ogółu. Bez tego procesu, czyli pomocy i ratunku, nie możemy właściwie uzyskiwać takiego dostępu lub w jakiś inny sposób jest na nas narzucona blokada ze względu właśnie na te wszystkie procesory ustawione. W tych podziemiach są być może ukryci jacyś ludzie o naturze eterosferycznej lub tylko astralnej, ale to już są ci kapłani z negatywu, którzy unikają właśnie kontaktu z ludzkością na powierzchni, w środku Ziemi. Jeżeli kontaktują się z nami, to tylko tak pośrednio i zamaskowani i z różnymi bardzo dziwnymi przekazami. Ciemni z astralu są jakby neutralni wobec tego wszystkiego, co się dzieje, ale to jest też takie fałszywe. Jest to ograniczenie do ukazywania prawdy. Także zło trzyma wszystkich w blokadach, nawet na najwyższych stopniach rozwoju. Jest wielka kontrola, tak więc do tego czasu wszyscy jesteśmy tutaj kontrolowani i posortowani na poziomach. Prawda ukryta pod ziemią może być tym naczyniem, które mimo wszystko działa i nam pomaga poszerzać wiedzę i świadomość, przez to jest nawet załamywana czasoprzestrzeń, tak jak w tych tunelach. Dla innych nieprzygotowanych takie naczynie powoduje utratę zmysłów. Też o tym wspominałem, ale to jest wszystko analizowane i pogłębiane. Jednak trzymajmy się tej właśnie powierzchni Ziemi jako tego rozumu i bliskości z mikrokosmosem, bo w tych tunelach łatwo się zgubić. Te podziemne naczynie, właściwie taka łyska naszej pierwotnej drogi i puchar wypełniony naszym trudem. Przy dużym rozumie i duchowości możemy z tym się połączyć w nadziei na powrót właściciela przedmiotu. Nasze ciało samo stanowi niezwykłe podziemia i tunele prowadzące do istoty mocy. Jeżeli nasze pragnienia są szczere, no to otrzymamy kolejne odpowiedzi, jak tam dotrzeć, poprzez swojego indywidualnego przewodnika, którym jesteśmy sami, tak właściwie. To nas zaprowadzi do tego ducha, do tego wielkiego ducha niebocentrycznego, do tego prawa kosmicznego, wiążącego się z nami, z tymi innymi indywidualnościami. Więc właśnie ta droga poznania. Przy wielokrotnych resetach urządzenie naszych zmysłów w końcu się zepsuje, tak jak zwykły komputer. Właściwie to już się zepsuło w nas. Pozostaje tylko ten duch i prawdziwa rzeczywistość. W połączeniu z aleterem, podstawą Ziemi, uzyskujemy kształt prawdziwego życia. To jest właśnie ten brakujący element. Z innych przekazów wynika, że ta cenna relikwia jako kołyska znajduje się tylko w polu fizycznym na zboczu góry Basman, ale przy trzęsieniach ziemi i erozjach jej umiejscowienie jest trudne do wykrycia. O tym też już wspominałem, czyli nasze ciało tak samo poddane jest erozji i zmianom magnetycznym. Doznaliśmy wielkiego wstrząsu, po którym trudno jest dostać się do centralnego
naszego osobistego superkomputera, by właściwie odpalić to, swoje karty pamięci. To samo stało się z całym kosmosem. Ten święty Graal przepadł bez wieści lub na tyle się skurczył, że nie możemy go odnaleźć w tej chwili także w sobie. Właściwie to jest powiązane z osią wszechświata jako włócznia przeznaczenia. To jest ten słup odleja magnetycznego, kręgosłup istoty ducha. Gwiazda polarna wskazuje jej kierunek. Ta gwiazda jest centrum wszystkich gwiazd. Naczynie kołyska Jezusa może pochodzić z ery niebocentrycznej lub z bardzo rozwiniętej, ale już z upadłej cywilizacji Hiperborea, tam gdzie już, czyli z czasów początkowego Exodusu, i może to być jeden z najważniejszych artefaktów Polan, zachowany po erze zamrożenia. Ten element może być powiązany jako urządzenie do podłączenia się Polaris, docierając do informacji i wskazówek do samego przygotowania się na odkażenie. Ten trop także powiązałem z Alaterem. Kiedyś zapodałem właśnie tezę, że właśnie ta gwiazda, centrum gwiazd, może sama w istocie stanowić katalizator jako pałac niebocentryczny, ale na ten czas nie ma tam większych dowodów na to. Z tej przeciwnej strony wszechświata, gdzie panuje całkiem inny układ czasowy, gdzie być może istnieją sfery bardziej eteryczne i przyjazne do życia niż nawet tutaj na Ziemi. I chodzi o odnowienie tej przestrzeni, która została skażona tutaj. No, ona chce się tutaj po prostu do nas dostać. My tutaj oddychamy jakby, nie wiem, półtlenkiem jakimś, bardzo ograniczonym eterem. Cały czas myślę o tym, że to wszystko się wydarzyło, a pałac niebocentryczny wrócił już na swoją właściwą pozycję, aby połączyć ponownie mikrokosmos z Ziemią, a najważniejsze, połączyć naszą duszę z duchem niebocentrycznym, z prawem kosmosu. Gwiazda polarna staje się coraz jaśniejsza i pojaśniała około, bardzo mocno pojaśniała w ostatnich czasach, jest 4 do 6 razy jaśniejsza niż w czasach starożytnych, o czym też już zapodawałem. Gwiazda w samej nazwie i brzmieniu wytwarza coś takiego jak gwizd, czyli jest to dźwięk gwiazdy jako gwizdy. To jest muzyka, to są też runy dźwięku i tego duchowego głosu. To płynący przekaz, śpiew pałacu. W okultyzmie religijnym jest to opisane jako Ewangelia głosząca przez anioły po całej ziemi. Moim zdaniem jest to tchnienie ducha kosmosu i dociera do nas poprzez te bieguny magnetyczne, ale to jest coś więcej. To się wszystko łączy właśnie ze strumieniem świadomości, który także wypływa ze studni życia tutaj z samej Ziemi. Właściwie można by było zastanowić się, dlaczego tak uważnie naukowcy podsłuchują kosmos? Te dźwięki próbowano ściągać na Ziemię poprzez te spiczaste piramidy i wieże Babel lub inne odnośniki. Ostatnio właśnie poznane jako te pola gwiazdy, twierdze Polan. To są budowle, które były budowane jakby na fundamencie konstrukcji gwiazdy. W erze niebocentrycznej takie nośniki były żywymi, właśnie tymi biologicznymi istotami, czyli drzewami łączników, i być może w ich miejscu później powstawały właśnie za czasów Hiperborea te już takie imitujące wieże na podobieństwo tej utraconej mocy. To wszystko zostało później przejęte właśnie przez Sumerów, czy też tam Egipcjan, pseudopolan, a w dzisiejszych czasach przez Watykan,
który sprawił, że nasza tożsamość jest tak zagmatwana i sięgająca jedynie do tego wątłego słowiaństwa. Gwiazda polarna zawsze w tym samym miejscu jest właśnie drogowskazem i czymś więcej niż znakiem czy symbolem. To coś, co wykracza poza zmienność. To jest właśnie ta obrotowość niezmienności. A więc kształt tej gwiazdy przypomina budowę pałacu niebocentrycznego. Jest to być może rąb, ale utworzone w pierwotną gwiazdę Polan, bo jej promienie dają taki efekt piątnicy lub ośmioroga. I na pewno nie jest to precyzyjna gwiazda, na przykład na wzór pentagramu, ale nasza gwiazda jest wyjątkowa i działa na naszą orientację, nie tylko w terenie, ale i w psychice. Wskazuje po prostu drogę do tego podróżnego domu, do naszego pojazdu, naszego psyche i obraca się wokół tego wielkiego słupa, czyli energii magnetycznej torusa, tej potężnej świadomości, która idzie od podstawy dawnego drzewa życia, czy też teraz od tego tajemniczego kamienia Lotyro. To jest właśnie ta nasza indywidualność, czyli to jest oznacznik naszej prawdziwej rasy i przynależność do sfery kosmicznej i jego wnętrza. A jego wnętrzem jest właśnie ten katalizator, pałac, czyli przejście. To są ogólnie drzwi. Tym lejem tunelu torusa wędrują właśnie nasze dusze i przez to także przez to możemy się oczywiście stale inkarnować, ale jak wiemy, to zostało przerwane, czy też już tak się wydarzyło, ale jeszcze potrwa, zanim zakończy się właściwie ten proces, zły proces, który jednak ma nam właściwie pomóc. Rzucone z góry ziarno duszy ześlizguje się w dół, by ponownie zakorzenić się w ziemi, a więc ta gwiazda polarna jest idealnie umieszczona nad Bałtykiem i jest najbliżej ustawiona względem brzegów naszego kraju, o czym już wiecie. To duchowy, głęboki znak naszej wewnętrznej, może nie astronawigacji, ale bo same słowo as, tron, to są przekierowania na as, czyli to właściwie odzyskaliśmy już swój prawdziwy napęd do uruchomienia kart serca, które będzie pojazdem kosmicznym podróżującym bez blokad po całej Ziemi i do samego wnętrza kosmosu, ale to daleka jeszcze droga. Takim sposobem nasze ciała będą jak pojazdy właśnie kosmiczne, które będą mogły unosić się w powietrzu. Ponoć pierwotni Polano Jezus mógł jak Dedal właśnie frunąć nad Morzem Czarnym, które także ma coś wspólnego z tym drzewem życia. Jezus mógł żyć w każdej znanej nam erze ludzkości, w której istniał genotyp Polan, czyli od Hyperborea po Polonorum Imperium, Kardland, w każdym dostępnym wieku Ziemi mógł narodzić się obecne pole Ziemi i szalejący magnetyzm oraz skażona natura i sam system ogranicza nam i blokuje dostęp do prawidłowego odczytu własnej matrycy pochodzenia. Gwiazda Polaris jest też od Aris. Te skróty są wykorzystywane przez ciemnych do swoich organizacji Aris, na przykład architektura,
zintegrowanych systemów informacyjnych ARIS, może też pochodzić od Arian, arktyczni Arianie, nie mylić tutaj z aryjską rasą panów, która ma także korzenie Polan, ale została przeprogramowana, ich wartości też duchowe, tak jak słowiaństwo, zostały zagubione przez złe odczyty, bo właściwie Polany zatraciły swoją nazwę prawdziwą przez te właśnie okresy okupacji ich ziem i całej ziemi. Właściwie to samo mogło się stać z większością Polan po wyjściu z korzeni, kiedy poddali się procesowi odnowy, a tak naprawdę to było skażenie i wielu się zbuntowało lub nadal się buntuje i opiera, bo mają właśnie swój wewnętrzny, indywidualny katalizator, superkomputer i tak właśnie dlatego trudno jest pojednać Polaków, czy też z nimi się dogadać, bo każdy Polan z osobna jest wielką indywidualnością i to nas odróżnia od tych wszystkich mas intelektu zachodniego czy z innych stron świata. Dalsze moje przemyślenia na temat gwiazdy. Gwiazdopole tworzy dla nas jazdę poślizgawca. Nasza wiedza służy nam za sanki. Gwiazda to brzmi także jak jazda. To jazda po polu magnetycznym, jak po pasie startowym. Gwiazda to niby rzekoma grawitacyjna materia, no ale jak wiemy, magnetyzm, grawitacja to jest coś więcej. Przy czym grawitacja tak naprawdę może przy sile magnetycznej Ziemi w ogóle nie istnieć. Oczywiście przy pewnych warunkach. Przy tym samo Słońce to właściwie jest tylko imitacja gwiazdy naszej Polano. Słońce to tylko jest na jakiś czas i chce zastąpić po prostu ten efekt przybliżonej z przeszłości, tak, stopniowo nadchodzącej tej prawdziwej gwiazdy, pałacu. Gwiazda polarna to właściwie los zapisany dla niestałych gwiazd. Drzewo kosmiczne jako punkt centralny Wszechświata było często kojarzone z gwiazdą polarną. Była znana pod nazwą Gwóźdź też, co oznacza łącznik, przewodnik. Duże znaczenie ma właśnie też ten półprzewodnik między sferą Ziemi a kosmosem. Łącznik to drzewo, a drzewo to drzwi. Na tej osi następuje zatrzymanie czasu powtarzalnego życia ziemskiego, bo w tym miejscu łączy się przeszłość z przyszłością, aby powstała niepowtarzalność, czyli to, co jest teraz trwale i niezmienne. Wokół słupa osi kosmicznej jest właśnie ta nieznana przestrzeń i ona zamienia się w świat. A więc złamanie słupa oznaczało koniec świata, nawrót do chaosu. A pałac niebocentryczny obecnie na ten nasz czas ułomny, sztuczny, nie jest w swoim miejscu. Tak samo, no nic nie jest tutaj na swoim miejscu. Trzeba wszystko odwracać. Polaris, czy też przewracać. Polaris nie jest dokładnie nad biegunem, ale około 2,4 stopnia od niego. To już wspominałem o tym i według innych informacji jest to gwiazda, która znajduje się na wprost pałacu niebocentrycznego, czyli środka nieba, centrum polarne. Także ta nasza prawdziwa gwiazda to jest centrum polarne mikrokosmosu. To jest gwiazda nietypowa, amplituda gwiazdy. Ta studnia życia to jedno ogniwo. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To te rozważania
można jedynie pojąć, wyobrażając sobie czas, który trwale jest teraz i tylko teraz. Przed teraz nie było niczego, ani nie ma niczego po teraz. Nie musiał zaistnieć sam Twórca, aby stał się Stwórcą. Dlatego Duch nie posiada sztucznego terminu Bóg. Duch jest w pojęciu ziemskim niewidzialnym bytem, a w głębszym sensie jest prawem. Ten Duch jest na zewnątrz, poza naszym snem i dlatego tak trudno jest określić Jego imię, nawet istotę. Dlatego takie pojęcie jak Atta lub inne są tematami dosyć kontrowersyjnymi, ale bardzo nam bliskimi, bo można wtedy myśleć bardziej pozytywnie i poczuć jakąś silniejszą więź, która w jakimś stopniu przypomina taką więź zwykłą, ludzką, przyziemną. To jest zrozumiałe, mimo że nie jest to do końca tak, jakbyśmy chcieli. A z tego powodu nie jest właściwe może takie określanie bytów, bo najpierw jest prawo, a nie związek z czymś. Inaczej wielki duch kosmosu, czyli jako prawo, by funkcjonował na zasadzie takiego tatusia, który by wszystko za nas załatwiał i w razie kłopotów by przyjeżdżał i nas odbierał, tak? I także to by powodowało pewne różne nieporozumienia. Jednak jedno z drugim musi być bardzo mocno związane. Jest jakby jednym trzonem. Tu już nie chodzi o jakąś kolejność i funkcję, ale po prostu właściwie takie prawo stanowi sens miłości i rozwagi. Jest to idealna równowaga. Takie same są zachowane koleje rzeczy, jakie wynikają w procesie rozwoju naszego istnienia, czy też w tym całym procesie cierpienia tutaj, w tym czasie ucisku, kiedy doświadczamy stopniowego odkażenia. W pojęciu mikrokosmosu centrum indywidualności jest właśnie taką kosmiczną istotą człowieczeństwa. To by oznaczało, że jesteśmy tego częścią, jakby małymi cząsteczkami. Dla innych jesteśmy jak dzieci, ale to jest coś więcej. Jesteśmy całością wielkiej duchowości, tego wielkiego ducha, tajemnicy kosmosu, prawa. Tak więc tam w kosmosie duch jest powiązany z człowiekiem, a tutaj człowiek jest związany z duchem. Prawo wpływa na wszechświat z katalizatora ducha, z innej rzeczywistości, więc w materii termin Bóg w samej materii ma jedynie moc materialną. Inaczej Bóg oznaczał coś w rodzaju znaczenia bogaty, czyli jakby pomyślność i szczęście. To jest kwestia tylko materialna, dlatego tak łatwo było na przestrzeni lat, wieków omamić ludzi i zrobić z nich po prostu kukły dla takiego kultu. W pierwotnym sensie składali ofiary właśnie także dla kultu Ziemi, jako matki byli powiązani silnie wtedy z przyrodą i trzeba to zrozumieć, ale wówczas taki kult spowodował kulty maryjne, gdzie podczepiały się wtedy inne ciemne byty i tak został zrodzony także kult bałwochwalczy, który odnosi się przede wszystkim do Słońca jako do materialnego promiennika, jako Boga bogactwa i mamony, więc już od bardzo dawna ten kult był bardzo silny i można go nawet fizycznie odczuć
to nie ma nic wspólnego oczywiście z katalizatorem duchowym połączonym z mocą pierwotnego daru życia i z ziemią. Te tak zwane wszechsłowiaństwo, słowo Bóg, było prawdopodobnie związane z określeniem udziału, powodzenia, a więc można porównać to ze słowem interes. Tak? A więc u nich najwyżsi bogowie, u Słowian to byli, u tych tak zwanych Słowian była właśnie Matka Ziemia i Ojciec Niebo. I Słowianie używali Słońca za wszechwiedzące oko. Kłania nam się tutaj starożytna iluminacja. Krąg słoneczny krążył, a czasami malował się jako koło słoneczne Rydwanu. Taki wóz toczący krzyż nazywany jest swastyką. No i to tutaj też dochodzimy do sedna wielkiego oskarżenia. Ten symbol został także rytualnie wykorzystany przez demony i wraz z mocą krzyża dla stworzenia właśnie tego religijnego okultyzmu na tej całej matrycy ziemi procesorów dążącego do nowego początku świata. Pierwotne ludy Polan zostały przekierowane na sławę wobec zdobywania materii i tak powstało niewolnicze słowiaństwo, które także było podszyte wielkim nazizmem. Tutaj się kłania eugenika i inne takie pojęcia. Więc te wszystkie rody aryjskie i służyły tej całej mamonie za pomocą tych materialnych bogactw. Kupowali sobie wolność i sprawują obecną władzę. Także do dzisiaj się sprzedają wszyscy dookoła i za pieniądze po prostu. Samo złoto, diamenty to Bóg, czyli wartość bytu. Ten kryształ, nie? Z energią jest dla nich żywą istotą, bo w rzeczywistości tak jest, ale to nie oznacza właściwej istoty. To nie jest sens poznania. Tak nie wejrzymy w ten cały proces, czym jesteśmy i do czego zmierzamy. Nawet sama energia w krysztale jest bezcenna i może dawać więcej niż materialne bogactwo jego kształtu, czy też minerału, postaci. Może dawać coś więcej niż bogactwo, a przede wszystkim moc uzdrowienia. I nieustannie budzi świat z nocnego snu. Pałac niebocentryczny jest silnie powiązany właśnie z Ziemią. Teraz Ziemia jest pogrążona w tym śnie, czyli w umyśle ludzi, gdzie bawimy się bogactwami jak zabawkami. Ziemia śni o nas, a my o niej. Serce zostało na zewnątrz jakby zatrzymane, ale w istocie nadal pracuje w tym najgłębszym strumieniu tej mocy, w tym pulsie, tam gdzieś bardzo głęboko. Będąc częścią ducha, jesteśmy właściwie w tym śnie tylko duchem, a nasze ciała to ten sen. Budząc się w tym śnie, jednak mamy świadomość odczuwania swojej prawdziwej istoty. Możemy być przez to prowadzeni, ale nie wszystkie byty w naszym śnie mają taką możliwość lub wybór. Zatraciły swoją indywidualność. Są właściwie wtedy zbuntowanymi istotami, które mogą być oddzielone od tej całości jako już inne, niezależne istoty, które są właściwie przeciwne duchowi swojemu nawet, który tam posiadają, czy też jak to oni to nazywają, Bóg. Takie niezależne oddzielenie bytów tym bardziej mogą stanowić właśnie zagadkę, bo oni się uważają nawet za synów tego Boga,
mamony i dla nich takie znaczenia są bardzo uzasadnione i ważne. Dla nas na przykład nie mają żadnego znaczenia. Sami także uzyskaliśmy chwilowe oddzielenie na polu gwiazdy. Przerabiamy teraz w tych umysłach ten zły koszmar. A pobudka może być na po prostu na pstryknięcie palców. Tak więc to tak naprawdę od nas zależy, jak długo śpimy i kiedy powrócimy. Aczkolwiek to jest bardziej na pewno skomplikowane i musimy się zmierzać z tymi przeciwnościami, aby dokonało się to wielkie odsunięcie nas samych. Na pewno ten cały duch wielki, prawo kosmosu przewiduje taki przebieg wydarzeń i naszych zachowań w tym procesie. A więc samoistnie to wszystko ze sobą sobie poradzi. Także nie ma problemów, ale niestety jest to bardzo męczące. To także wiąże się z tym, że brakuje w tym wszystkim dla nas sensu, logiki. No to jest takie prawo duchowe, które obejmuje materię, a ona jest odczuwalna tylko w minimalnym stopniu w tych chwilach, kiedy odczujemy właśnie oderwanie się od tej karmicznej zależności czasu i zmysłowego istnienia. Dlatego ten duch jako prawo daje nam wybór do tego, czym chcemy się stać. Świat jest jednak tak zhybrydyzowany, że cała ludzkość nie może odpowiadać za obrany swój kierunek. Tym bardziej jest to tylko zły sen naszej Ziemi, z którą jesteśmy mocno powiązani. Przez szczere poszukiwanie odpowiedzi w ziemskim, tej rozpoznanie prawdy w tym nieprzyjemnym śnie, otrzymujemy kształt nawet samej Ziemi, o której śnimy, czy też na której śnimy. Niebocentryzm pozwala nam ujrzeć tego ducha w niewidzialnej postaci i jest to właściwie magia. To jest ta też dzisiejsza magiczna noc, gwiazdy Polano, ten moment przekierowywania systemu masowego na coś, co jest bardziej indywidualne, co przynosi nam uwolnienie. Sen zamienia się w magię, bo ten horror okazuje się chwilową po prostu zawiechą. Czyli tutaj jest ten ukryty, prawdziwy reset. Sprawdzany jest po prostu inny, może nie system, ale po prostu to jest przyczyna naszego cierpienia. Ten system, który jest bardzo realny i przenika do naszego nawet ducha. I ten proces jest naprawdę prawdziwy i bolesny, więc tutaj pojawia się znów te słowo obrócić. To jest taki przycisk do naszego wewnętrznego katalizatora i możemy uruchomić taką windę do jakby widzenia się z prawdziwą istotą swojego własnego ducha, psycha, aby dosięgnąć chociaż momentalnie mieć wgląd w jakieś spojrzenie, aby chociaż przez sekundkę zobaczyć te toczące się w
wielkie ogniwo wielkiej duchowej istoty, prawa kosmosu. Tak naprawdę to wszystko jest powiązane z drogą do poznawania samego siebie i to, kim jesteśmy. Kiedy już poznamy, kim jesteśmy, to mamy przed sobą tylko przejście do poznania ogniwa, całości ducha. Już tutaj nie chcę używać jakichś znaczeń pojednania, zjednoczenia, bo to jest jednak wyższa działalność indywidualna. To będzie takie nasze wewnętrzne przejście, tak jak przejście, nie wiem, łączącego się katalizatora z samą Ziemią, czyli kosmos, Ziemia. Będzie to widzialne zjawisko spowodowane wewnętrznym działaniem, naszym indywidualnym też. To jest to odkrycie, ten dotknięcie tego magicznego przycisku do uruchomienia magnetycznej windy, która nas już zaprowadzi wzdłuż po osi właściwego toru. Jest to droga do naszej gwiazdy, pola. Wychodzimy wtedy poza te schematy, które nas tutaj wiążą w tych liczbach, w tych matrycach ciemnych, astrologii i tych wszystkich rytuałów, które zostały nam, czy też programowania, które zostały narzucone na naszego ducha. Więc to jest ta agresywna presja, która jest właśnie źródłem adrenaliny i naszych nerwów, a to powoduje właśnie stan oderwania. Jest to zwykła choroba, czyli zło. I dlatego obecny czas ziemski jest teraz zły. Ale trzeba mieć równowagę w tym wszystkim i obudzić się w tym śnie. To jest ten pierwszy krok, aby po prostu mieć rozpoznanie w tym, co nam dolega.